Witaj internecie. W tych pięknych okolicznościach przyrody uciekliśmy na chwilę z Warszawy. Jezioro, łąki, no przede wszystkim jezioro. No ale w tej niezmąconej ciszy czasami przydałoby się jednak posłuchać swojej muzyki, więc mamy głośnik Bluetooth. Zapraszam na test. Bankolufsen A1. Jest paskudnie jasno, więc styluwa, możemy grać. Głośnik wykonany jest z aluminium. Cały front panel to jest jeden kawałek aluminium dziurawiony. Pod nim macie schowaną membranę. Od tyłu wszystko jest wykonane z gumy. Przyciski są ulokowane w części gumowej, tak samo jak złącza. Złącze USB oraz złącze na mini jacka. Możecie podpiąć urządzenie zewnętrzne, żeby on pracował jako głośnik. Masa jest to około 600 gram. Macie głośnik o wysokości plus minus 5 cm i średnicy 13 cm. Skórzany pasek do noszenia. On nie jest za duży, on nie jest za ciężki. Jak najbardziej możemy go wrzucić do plecaka, do torby, zabrać ze sobą gdzieś na posiadówkę na plaży. Jak najbardziej tak. Jeżeli chodzi o ten produkt, jak najbardziej, jeżeli gadżet wygląda świetnie, nie jest za ciężki, możecie go ze sobą zabrać. Dla mnie 5 na 5. Ponieważ wieje strasznie wiatrem, powiem to szybko. Zaczyna grać od 40 Hz, przy średnim poziomie głośności może grać do 24 godzin, a jak z jakością i z głośnością? Odpalamy. Posłuchaliśmy, jak on gra. Wnioski są następujące. Nie uwierzycie, ile to urządzenie generuje basu, póki go nie usłyszycie. Jak go położyłem obok siebie na molo, czuć było, jak deski zaczynają drżeć od basu. Ja wiem, że powiecie, że nic z tego. Zapraszam, odpalimy, posłuchacie. Druga rzecz, głośnik jest naprawdę głośny. Z tego małego urządzenia 600 gram jest dużo dźwięku, jest dużo mocnego dźwięku. Kolejny wniosek, wykonanie na najwyższym poziomie. A co z ceną? 1200 zł za takie urządzenie trzeba zapłacić. Mam świadomość, że to jest jedna z najwyższych cen za głośniki Bluetooth, ale w mojej ocenie to jest najlepsze urządzenie. Naprawdę, bije każde inne na głowę, więc to nie jest produkt masowy. To ma być produkt, który jest najlepiej wykonany, działa świetnie i z taką myślą Was dzisiaj zostawiam. Dzięki za dzisiaj, cześć!